punktu porządku obrad, punktu 8. To jest uchwała w sprawie zbycia działki nr 767/2 i części działki nr 767/3 przy ulicy Bronowickiej. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie zbycie działki nr 767/2 i części działki nr 767/3 stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, położony w obrębie 2 Krowodza przy ulicy Bronowickiej, w części zajętej pod budynek w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działek nr 296/8, 296/21, 296/25, stanowiącej własność osoby prywatnej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie o opinię wystąpił Wydział Skarbu. Jeśli chodzi o te dwie działki, to wraz z innymi działkami znajdującymi się przy ulicy Bronowickiej Rada Dzielnicy opiniowała negatywnie zbycia tych działek i kilku działek innych. Natomiast Wydział Skarbu ponowił wniosek o wydanie opinii w zakresie tylko tych dwóch działek, zasięgając oczywiście też opinii Biura Planowania Przestrzennego i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, i zarząd przychylił się do opinii Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, mówiącej o tym, że pozytywnie opiniuje się zbycie części tych działek 767/2 i 767/3/A po obrysie budynku, czyli jakby te działki, które, na których już stoi budynek, no i trudno, przecież nikt nie będzie budynku wyburzał, żeby jakby usankcjonować kiedyś tam, powiedzmy, zajęty czy zawłaszczony teren. Nie mamy wiedzy na temat, kiedy to się stało, jak to się stało. Myślę, że to nie jest istotne, natomiast miasto też szuka środków finansowych, powiedzmy, do budżetu miasta i porządkuje wiele spraw o podobnym, że tak powiem, charakterze. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Słowiński. Pan Przewodniczący troszczy się o budżet miasta. Chciałem zapytać, ile konkretnie miasto zarobi na to, co po tej działce? Nie pytaliśmy. To właśnie, pierwsze pytanie niezadane. Istotne pytanie, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Sądzę, że nie jest takie znaczące kwota z punktu widzenia budżetu miasta. A po drugie, wygląda to tak. A może nawet po pierwsze, tak powiem, będzie, że wygląda tak. Najpierw się buduje budynek, wchodzi się po części w teren miejski, potem się usiłuje zalegalizować stan istniejący, prawda, i wykupuje się, powiedzmy, no bo tak, prawda, pasuje, bo akurat mamy ten obrys, weszliśmy kawałkiem, więc sobie to wykupimy. A więc na zasadzie jakiegoś takiego dziwnego zbiegu okoliczności tak się stało, że ten budynek tam powstał na terenie miejskim, teraz sobie go wykupimy. A ja właśnie dlatego, żeby więcej takich sytuacji nie było, ja z tym jestem przeciwny tej sprzedaży. I jeśli ktoś po prostu taką inwestycję zrobił w taki właśnie sposób, niech teraz ponosi konsekwencje, niech płaci dzierżawę dla miasta, bo wierzę, że z tej dzierżawy miasto więcej zarobiło niżeli z tej sprzedaży. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Dziękuję. Zamykam dyskusję na tym punktem porządku obrad. Przystępujemy i za tym punktem dyskusji i porządku obrad przystąpimy do głosowania. Kto z Pani, Panów Rady jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A Pana autora o przyjęcie uchwały. Zaraz, pokój się, spokojnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poproszę o powtórzenie głosowania. Nie, ja coś śmiałem. Ale jeszcze Marcin nie robił głosowania. Aha, to nie się da. Nie, tak, tak. Nie zauważyłem przeciwko. To czyli trzy osoby się wstrzymały i jedna osoba nie wzięła głosowania. Zgadza się? Tak. Nie wiem, na chyba nie głosował. Jedna nie głosowała. Coś się nie zgadza. Wszystko ok. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.